Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak Państwo wiecie, pan premier Morawiecki zaprosił dzisiaj na spotkanie dotyczące programu szczepień. To dobrze, że takie spotkanie zostało zorganizowane. Tego typu konsultacje są potrzebne i chcieliśmy jako Polska 2050 w nich uczestniczyć. Już od grudnia nasze stowarzyszenie przekazuje naszą ekspertyzę, nasze propozycje dotyczące programu szczepień, ale o tym powie pani poseł Gil-Piątek. Ja natomiast chciałam powiedzieć, że bardzo żałujemy, że nasze zaproszenie dla nas na to spotkanie zostało wycofane. Żałujemy i dlatego, że chciałyśmy przedstawić konkretne, merytoryczne propozycje, ale również dlatego, że chciałyśmy zadać panu premierowi bardzo kluczowe pytanie. Pytanie, które dzisiaj pojawiło się w przestrzeni publicznej po wywiadzie, którego udzielił pan profesor Horban, czyli główny doradca polskiego rządu w sprawie pandemii. Otóż pan profesor Horban zapytany latem było świadome odpuszczenie, czy przez przypadek wyszło, odpowiada: absolutnie świadomie, trochę chronić, trochę pozakażać. Chciałyśmy zatem zadać pytanie panu premierowi. Czy strategia otworzenia gospodarki, otworzenia relacji społecznych, ta, z którą mieliśmy do czynienia latem, czy to był świadomy plan na to, żeby Polacy się pozakażali? Rząd nie przygotował się do drugiej fali, nie przygotował się do trzeciej fali. Teraz okazuje się, że jakaś część tych działań była intencjonalna. Wydaje mi się, że wymaga to wyjaśnień ze strony pana premiera, tym bardziej, że jeśli porównamy liczbę ofiar i liczbę zgonów, to w ubiegłym roku w tym czasie była ona o 8656 osób wyższa niż w analogicznym poprzednim roku. Więc to pytanie jest naprawdę bardzo istotne. Czy działania rządu, żeby Polacy się zakażali, były intencjonalne? Szanowni Państwo, wczoraj pan minister Dworczyk rano zapowiedział, że zaprasza przedstawicieli klubów parlamentarnych i inne siły polityczne. Niestety, jak dowiedzieliśmy się potem, o te inne siły polityczne jednak nie chodziło i zaproszenie było kierowane tylko i wyłącznie do pewnych wybranych grup polityków. Szkoda, bo na ruch Polska 2050 Szymona Hołowni chce głosować w tej chwili co szósty, a nawet według innych badań co piąty wyborca w tym kraju, więc jest to po prostu nieuwzględnienie pewnego ważnego głosu. A ten głos był ważniejszy o tyle, że my się zasadniczo zgadzamy z panem ministrem Dworczykiem w tej sprawie, że sprawa szczepień nie powinna nas różnić, nie powinna nas dzielić, powinna nas łączyć i naprawdę nasz Instytut Strategii 2050 przygotował bardzo ważne wnioski do Narodowego Programu Szczepień, które chcieliśmy rządowi przedstawić. Tak więc oczywiście przede wszystkim ten czas, kiedy rząd w tej chwili mówi, nie mamy szczepionek, nic na to nie poradzimy, należałoby już w tej chwili spożytkować na poprawę logistyki Narodowego Programu Szczepień. Dlatego, że w tej chwili już w grudniu widać było, że te dostarczenia szczepionki tylko w poniedziałki do szpitali węzłowych powodowały taki przestój w weekendy. I tutaj proponowaliśmy, żeby to były dostawy i w poniedziałki, i w czwartki. Poza tym część szpitali węzłowych nie miało odpowiedniego sprzętu chłodniczego. Teraz właśnie jest czas, żeby ten sprzęt chłodniczy do nich dostarczyć. Cały czas nie poszły szkolenia personelu medycznego, jak te szczepienia wykonywać, dlatego że bardzo wiele szczepień w momencie, kiedy szczepionka już będzie, moglibyśmy bardzo wiele szczepień wykonać szybciej, gdyby po prostu osoby, które chcą szczepić, na przykład pielęgniarki, czy położne, czy ratownicy medyczni, wiedzieli, jak właściwie szczepionkę podać, bo do nas docierają sygnały, że nawet w rekomendacjach, nie wiem, o rodzaju igieł, okazuje się, że kiedy podaje się szczepionkę osobom na przykład otyłym, to igła jest za krótka i nie można przebić się przez tkankę tłuszczową,
tak, żeby podać ją domięśniowo. Więc tutaj naprawdę ta technika podania szczepionki jest kluczowa, żeby ona zadziałała, żeby ona się nie marnowała. I o tym też jako Polska 2050 Szymona Hołowni mówiliśmy już na konferencji w Poznaniu, już w grudniu. Także bardzo tutaj to są ważne sprawy. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o tak zwany fundusz kompensacyjny, w Narodowym Programie Szczepień ani razu nie pada słowo odpowiedzialność. No i wydaje nam się, że to jest jednak bardzo ważna sprawa, żeby państwo wzięło na siebie też odpowiedzialność za to, co się dzieje w przypadku, kiedy na przykład pojawią się tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne. Zapowiadany już w grudniu fundusz kompensacyjny cały czas jakby nie może dojść do skutku, on się rodzi w bólach i tutaj uważamy, że kwota, która jest proponowana przez rząd, ten projekt funduszu kompensacyjnego zakłada, że trzeba wnieść opłatę 200 zł, żeby w ogóle jakby z niego próbować skorzystać, jest to po prostu niedopuszczalne. Uważamy, że nie można przerzucać jakby na pacjenta tych skutków i państwo powinno wziąć tutaj całą odpowiedzialność. Po drugie, Narodowy Program Szczepień nie podaje informacji o środkach finansowych w budżecie państwa na kompleksową realizację tego programu, a w szczególności wsparcia samorządów w realizacji zadań związanych z programem szczepień. Trudno za taką uznać jedną rubrykę, która nazywa się koszt. Apelujemy o uzupełnienie tego programu, o informacje związane z łącznym kosztem jego realizacji, obejmujące wszystkie wyszczególnione w nim działania, a także wysokość wsparcia finansowego przewidzianego dla samorządów. Już nie wspomnę o tym, że cały Narodowy Program Szczepień de facto wisi na uchwale Rady Ministrów, która nie jest żadnym obowiązującym prawem i możemy mieć do czynienia tutaj z licznymi komplikacjami prawnymi, ponieważ po prostu ten program nie ma dobrych podstaw prawnych. Po trzecie, apelujemy o objęcie funduszem kompensacyjnym nie tylko skutków ubocznych szczepień, ale także skutków ewentualnego niewłaściwego podania szczepionki. Dlaczego? Dlatego, że właśnie personel nie jest odpowiednio szkolony i może dojść do tego, że po prostu ta szczepionka będzie niewłaściwie podana. Tutaj pomogłyby nie tylko szkolenia, ale także objęcie tego ryzyka, że powiedzmy ktoś zostanie zaszczepiony nieprawidłowo. Więc jakby jest bardzo dużo tych postulatów, również ten, że powinny być w tych szpitalach, w których mamy odpowiedni sprzęt chłodniczy, do tych szpitali powinna być dostarczana szczepionka Pfizera, natomiast do tych, w których nie ma tego sprzętu chłodniczego w odpowiedniej ilości, powinna być, albo w ogóle do POZ-ów powinna być dostarczana szczepionka Moderny, która ma o wiele, wiele dłuższą trwałość. Jak państwo widzicie, nasze postulaty i nasze propozycje są bardzo konkretne. Ja bym chciała dodać jeszcze dosłownie kilka z nich. Kiedy myślę o tym programie szczepień, o tym etapie, w którym dzisiaj jesteśmy, to myślę o seniorze, który ma 70-80 lat, no powiedzmy to ponad 80, ale jest osobą, która nie ma telefonu, która nie ma dostępu do internetu i w dodatku ma wielki problem z tym, żeby wyjść z domu, więc nawet do przychodni nie jest w stanie sam dotrzeć. Rząd dzisiaj nie zrobił nic, żeby do takich pacjentów dotrzeć. Nie zrobił zupełnie nic. I my oczekujemy, że rząd zaproponuje i mobilne punkty, i transport tych osób, które będą dokonywały szczepienia, do osób, które będą potrzebowały takiego szczepienia w domu. To jest absolutnie konieczne. Państwo ma wszystkie instrumenty, ma wszystkie rejestry, ma całą wiedzę o pacjentach, żeby zorganizować tego typu szczepienia. I to państwo jest odpowiedzialne, żeby te szczepienia zorganizować. Państwo nie może się zachowywać w ten sposób, że ma szczepionki i zachowuje się tak, jakby chciało je szybko wypchnąć i zwolnić siebie z odpowiedzialności za cały proces. Państwo musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby szczepić na początku tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Apelujemy do rządu o to, żeby już w tej chwili kontynuować zapisy kolejnych grup, tych seniorów, którzy się jeszcze nie zdążyli zapisać, ale również kolejnych grup. Żeby nie powtórzyć tego horroru, z którym mieliśmy do czynienia parę dni temu, kiedy ludzie o 4 nad ranem w mrozie stawali pod przychodniami, żeby zapisać się na szczepienie.
Te zapisy powinny być kontynuowane. Rząd powinien umożliwić to również swoją infrastrukturą informatyczną, umożliwić kontynuowanie szczepień na ten czas, kiedy szczepionki nowe, kolejne dotrą. Już dzisiaj powinno się tworzyć listy nauczycieli, zarówno w szkołach, jak i na uczelniach wyższych, listy do zaszczepienia uwzględniające wiek i ewentualne choroby tych osób, które to choroby, jak wiemy, mogą powodować cięższy przebieg COVID-19, więc już dzisiaj powinno się właśnie w szkołach, właśnie z uczelniami wyższymi rozmawiać o tym, żeby tę kolejność ustalać. No i wreszcie apelujemy o to, żeby wycofać z tej priorytetowej kolejki prokuratorów pana Ziobry, bo naprawdę nie są oni osobami, które najbardziej dzisiaj potrzebowałyby szczepionek. Jeśli jakieś pytania z państwa strony, to bardzo prosimy. Zapraszamy. Nowy Świat, dzień dobry. A propos braku zaproszenia dla państwa ugrupowania, czy jest jakiś plan, żeby był trzeci poseł? Wtedy mielibyście łatwe koło i już nie byłoby tego problemu. Tak, oczywiście. My bardzo dokładnie przestudiowaliśmy przepisy regulamin Sejmu, zarówno regulamin Sejmu, jak i ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie zabraniają nam stworzyć trzyosobowego koła parlamentarnego, w którego skład wejdą dwie posłanki i jeden senator, a taki skład w tej chwili reprezentujemy. Natomiast z tego, co wiemy z mediów, marszałek Terlecki ma odmienne zdanie i tutaj nie będziemy męczyć przeciążonego pana marszałka dodatkowym kłopotami. Po prostu w momencie, kiedy będzie nowa osoba, nowy poseł, stworzymy koło poselskie i jednocześnie zgodnie z przepisami będzie również należał do niego senator, czyli będzie to koło parlamentarne. Pan Dworczyk wczoraj, mówiąc o zaproszeniu, mówił, że zaprosi przedstawicieli klubów parlamentarnych i głównych sił politycznych. No nie wiem, jak można wyobrazić sobie jedną z głównych sił politycznych, jeśli nie ugrupowanie, które w tej chwili ma około 15-20% poparcia w sondażach. Wydaje się, że to jest jednak ważna siła polityczna. No, ale jeszcze nie startowało w wyborach, także no, jeszcze nie ma tej... Bo nie miało szansy. Bo nie miało szansy, tak, to wszystko się... Natomiast myślę, że jakby tutaj taki argument ograniczający ten skład tylko i wyłącznie do istniejących klubów i kół parlamentarnych jest tak naprawdę niezrozumiały, bo czytamy też komentarze w internecie, które mówią o tym, no skoro ktoś chciał przyjść i powiedzieć też, podać jakieś rzeczywiście racjonalne argumenty i pokazać fajne pomysły, które mogłyby wszystkim tutaj poprawić sytuację i też pomóc rządowi w realizowaniu programu szczepień, to czemu państwa tutaj nie dopuszczono? No trochę przykro, no. No ale tak to mógłby każdy chcieć przyjść, no nie wiem, Polska Partia Przyjaciół Piwa kiedyś istniejąca. To lub mogło... Polska Partia Przyjaciół Magnetowidów też była taka. Na przykład. Mam wrażenie, że żadna z nich nie zdobyła takiego poparcia społecznego, jakie my w tej chwili mamy. Sondażowe na razie. Sondażowe, ale nie wierzy pan tym sondażom? Jakiś brak zaufania? Tak. Tak? Okej. Okay. Rozumiem, że na razie informacji o trzecim pośle, tak już wracając do klubu mojego pytania, nie ma. Jak to mówi pewien komentator sportowy i jednocześnie parlamentarzysta, transfery lubią ciszę, więc tym zdaniem zakończę. Dziękujemy.